Kochani, chcę dzisiaj mówić o czymś, co się nazywa prawo wzrostu. 1 Koryntian 3,6 mówi: ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Wzrost daje Bóg. Zawsze wzrost daje Bóg. Ale potrzebuje do tego zasiania i podlania. Bez zasiania i bez podlania nie może dać wzrostu. Czyli Boża moc nie może zadziałać bez zasiania i bez podlania. To jest niemożliwe. Wzrost to jest boskie dążenie, którego celem jest pełniejsze wyrażanie siebie na wszystkich etapach życia. Rozumiecie? Czyli Bóg, jako dobry ojciec, on chce, żebyś rósł przez cały czas. Jego to interesuje. Właśnie gdy ktoś pyta o wolę Bożą, jaka jest wola Boża, wolą Bożą jest ustawiczny wzrost. Wzrost to znaczy rozwój. Czyli im bardziej ty się rozwijasz, im większe efekty osiągasz, tym większą chwałę przynosisz Bogu. Bo to jest tak jak też ojciec szczycący się dzieckiem. Wiecie, tam jest w księdze Hioba i zapytanie, czy widziałeś Hioba, prawda? Nie ma takiego na całym wschodzie. Widzimy tego Boga, który się szczyci Hiobem, prawda? Nie ma takiego na całym wschodzie. Bo to jest dobry ojciec i on chce sukcesu w życiu. I sukcesem wielbisz Boga. Bo zobaczcie, my to powalamy, to ja wiem, to jest bardzo trudne do powalenia. Jest bardzo trudne do powalenia coś takiego, że ludzie żyją w mentalności słabości i uwielbiają Boga. Uwielbiam Pana. Jest powiedzmy społeczna modlitwa, czy jakakolwiek modlitwa, czy modlitwa indywidualna i on uwielbia Boga, no nie? Uwielbia Boga. Jednocześnie człowiek ten, tak, trwa w porażce życiowej. Ja nie mówię tutaj o ruchu wiary, o tym, że ty w wierze trwasz i idziesz po swój sukces. Nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że człowiek jest pogodzony z faktem małości i uwielbia Boga. Panie, wywyższam Cię. No takie pytanie. Czym? Co to znaczy wywyższam Cię? Czy powiedzenie do Boga, ja Cię wywyższam, ja Cię uwielbiam, to jest wywyższenie i uwielbienie Boga? To się nam tak wydaje. Wywyższam Cię, uwielbiam Cię. Przecież my wiemy o tym doskonale, tylko to też ucieka przez cały czas, że Boga się kocha inaczej niż człowieka. Boga kochamy przez posłuszeństwo Jego prawdom. Człowieka kochamy poprzez kładzenie życia za Niego. To są dwie różne sprawy. Boga nie kochasz w ten sposób, że kładziesz życie za Boga. Bo to są wariaci. Ludzie, którzy tak myślą, to im się pomyliły fakty. To Bóg umarł, żebyś ty mógł żyć. To Bóg umarł, on dał dowód swojej miłości do ciebie przez to, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, Chrystus za ciebie umarł. Czyli to Bóg umarł, abyś ty mógł żyć. I Bogu w ogóle nie chodzi o to, abyś ty uwielbił Go, rozumiesz, tym, że ty położysz życie za Niego. Życie kładziemy za drugiego człowieka. Co to znaczy, że jest męczeństwo jakieś, że człowiek jest męczennikiem? To, że poszedł gdzieś, głosił Ewangelię i go zabili. Komu on służył? Człowiekowi. On za człowieka oddał życie. Kochał, dlatego zdecydował się to zrobić, tak? A Boga, jak my uwielbiamy Boga? My uwielbiamy Boga poprzez realizację Jego prawideł, a Jego prawidła mówią cały czas o Twoim wzroście. No kochasz Boga przez osiągnięcie sukcesu w życiu. Tak się Boga kocha. Im będziesz większy, im będziesz potężniejszy, tym bardziej będziesz uwielbiał swoim życiem Boga. Rozumiecie? Nasz syn szykuje się do zawodów kulturystycznych i on ma trenera swojego. I tak sobie myślałem ostatnio o tym trenerze i mówię, kurczę, ciekawa sprawa, trener, on nie występuje w zawodach kulturystycznych. Z tego, co wiem, nigdy nie występował. Rozumiecie?
Gdzie chwała trenera? W czym chwała trenera? Gdzie ten trener odbierze chwałę? W tym, że nasz syn odniesie sukces na wybiegu. Rozumiecie? To chwała trenera. Tak samo jak są trenerzy, którzy są... No widzieliście, oglądacie Rockiego, widzieliście, jak miał trenera. Człowieku, taki trener, no. Rozumiesz? A ten mistrz wagi ciężkie. No ale jak ten trener odnosił chwałę? Przez sukces Rockiego. Prawda? Jak Bóg odnosi chwałę? Jak Bóg... W jaki sposób my świadczymy o Bogu? Sukcesem życiowym. Do tego mamy urządzenia. Urządzenia, głoszenie Ewangelii, prawda? Dary Ducha Świętego. A to są urządzenia. To urządzenia. Oddajemy chwałę sukcesem. Sukcesem wewnętrznym, sukcesem zewnętrznym, każdym sukcesem oddajemy chwałę. Każde wyjście człowieka z jego patologii to jest oddanie chwały Bogu. Każde podniesienie statusu życia to jest oddanie chwały Bogu. Rozumiecie, o co chodzi? To jest oddanie chwały Bogu. Pragnienie wzbogacania się, rozwoju i rozwijania skrzydeł jest podstawowym impulsem ludzkiego istnienia. I za tym impulsem musisz pójść. Bóg wmontował w nas wzrost. Dziecko się rodzi małe, a potem rośnie. Wszystko rośnie. Zasiewa się ziarno do ziemi, wyrasta roślina. Wzrost jest wmontowany w życie stworzenia. To jest wmontowane. I my musimy na to spojrzeć w ten sam sposób. Narodziłeś się kiedyś z Bożego Ducha i od tego momentu twoim obowiązkiem jest wzrost. Widzimy Jezusa, który podchodzi do drzewa, którym nie ma fig. No nie przeklina to drzewo. Dlaczego on nie dlaczego przeklął to drzewo? No bo to drzewo nie dało fig. No. Bo po co było to drzewo? Po co było drzewo figowe? Że figi były. Tak? Drzewo figowe nie jest po to, żeby rosło drzewo figowe. O, mam drzewo figowe, nie ma fig, walę w to, nie musi być. I teraz ludzie tak myślą, jestem narodzony z Bożego Ducha, nie odnoszę sukcesu, a walić w sukces. Jestem narodzony z Bożego Ducha. No to się kiedyś będziesz musiał z tego wytłumaczyć. To ludzie nie rozumieją, że się będą musieli wytłumaczyć z tego. Wytłumaczyć, dlaczego zawinęli w chustkę swój talent i schowali w ziemi. Czemu to zrobiłeś? Bo myślałem, że jesteś strasznym władcą. Bierzesz, co nie twoje, zbierasz, co nie siałeś i tak dalej, i tak dalej. On mówi, sługo głupi i zły. To trzeba było swój talent tak oddać bankierom. Jak człowiek nie chce wzrastać, posłuchaj, nie chcesz wzrastać. Ja mam dla ciebie świetny plan na twoje życie, jak nie chcesz wzrastać. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie i powiedz, Artur, ja mam taki dynks, że nie chcę wzrastać. To jest biblijne. To będziesz ten, co ten talent ma jeden. Nie chcesz wzrastać, nie chcesz rozwijać tego, nie chcesz pomnażać, no nie? Przyjdź do mnie. Ja tak cię wdrożę w moje życie, że dzięki twojemu talentowi moje życie się będzie rozwijać. Dzięki temu może coś ci skapnie na sądzie Chrystusowym. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Nie musisz, ja nie naciskam na twój rozwój. Ja po prostu mówię, nie chcesz, to przyjdź, chociaż zrób tak, jak Bóg powiedział. Powiedz, Artur, ja tam mnie specjalnie nie kręci taki rozwój. W ogóle... Zrób coś z tym dla siebie. Ja mówię, nie ma problemu, ja jestem mistrzem zrobieniem w ogóle używaniem ludzkiego talentu na własną korzyść. Nie ma żadnego problemu. Ja to zrobię, a ty będziesz miał dobrze, bo na sądzie Chrystusowym, rozumiesz, będziesz tym właśnie, co... Nie zawinąłem, panie, przyniosłem Cyrońskiemu się obrócił, on ma zysk, a ja, kurczę, rozumiesz, nie zmarnowałem. Git, powie Jezus, nie ma żadnego problemu. Rozumiesz, jakaś tam w ogóle, jak nie, to ja się z tobą podzielę, coś tam będę miał, nie? Bo też jestem taki uczciwy losu, że tam się zawsze dzielę, nie? Ja mam zarobić, to nie każdy zarobi. Co ze mną robi, nie? To ty musisz zasiewać w swoim umyśle myśli o sukcesie i powodzeniu
i obracać nimi każdego dnia i na twoje działanie Bóg ześle wzrost. Na co ześle Bóg wzrost? Na obrót myślami o sukcesie. Rozumiesz, ty musisz siać myśli o sukcesie. Musisz je siać. Jesteś producentem myśli. Nie możesz myśleć, ile mi nie wychodzi, ile mi nie wyszło, ile jeszcze muszę mieć, żeby coś zrobić. Obracaj myślami o sukcesie. Na to przychodzi boska moc. Rozumiesz? Bóg da wzrost na twój zasiew. Zasiew to jest wprowadzanie myśli o sukcesie do umysłu. Podlewanie, tak? To jest obracanie tymi myślami w umyśle. I na to przychodzi wzrost. Na to wprowadzam myśli, obracam myślami wzrost. Wprowadzam myśli, obracam myślami wzrost. Tak działa ta maszynka. Przez cały czas. Przez cały czas. Chcę tego, tego, tego i tego. Myślę teraz o tym. Tworzę w swoim umyśle te wszystkie sytuacje. Wymyślam je. Marzę o nich. Kładę się spać, myślę o nich. Wstaję rano, myślę o nich. Nie myślę o niebieskich migdałach, nie myślę o głupotach. Po co? Po co ci głupoty? Co siejesz, to będziesz żoł. Będziesz myślał o głupotach, głupota przyjdzie do twojego życia. Jacy głupi ludzie przyjdą do ciebie, zobaczysz. Jak będziesz myślał o głupotach, przyjdą takie do twojego życia głąby, że się w pale nie mieści. No głąb za głąbem będzie przychodził. Rozumiesz, o co chodzi? A ty będziesz mówił, Boże, jak to jest? Jestem twoim sługą, twoim synem, twoją córką. Takie głąby mi do życia przychodzą. Przecież ich wymyśliłeś. Wymyśliłeś to całe to towarzystwo, które tam masz w głowie. Wymyśliłeś ich. Myślałeś o nich. Myślałeś o tych niewierzących, którzy lekceważą wiarę. Przyszli ci niewierzący, lekceważący wiarę, siedzą u ciebie cały czas. Myślałeś o tym, przyszli tacy. Myślałeś o tym, przyszli tacy. Rozumiesz, o co chodzi? Pamiętaj, jesteś twórczym ośrodkiem Boga. To jesteś twórczy ośrodek Boga, który pomnaża boską miłość, mądrość i pojmowanie rzeczywistości. To w tobie się to dzieje. Ty jesteś fabryką. To nie dzieje się na zewnątrz. To nie ma, że na zewnątrz i do twojego życia to przychodzi. Na zewnątrz do twojego życia. Boże, potrzebuję pieniędzy. I te pieniądze gdzieś są. Nie ma tych pieniędzy. Nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. Musisz je wymyślić. Co to znaczy wymyślić te pieniądze? Ty musisz w swojej głowie, tak, zobaczyć, że masz te pieniądze. Ty musisz w swojej głowie zacząć obracać faktem, że masz pieniądze. Ktoś mówi, jaki masz dla mnie pomysł na biznes, Artur? Ja mówię, ty nie masz żadnego? Nie. Ja mówię, dobrze, to zacznijmy od tego, że zaczniesz obracać myślami o tym, co zrobiłbyś z pieniędzmi, gdybyś je miał. Jak to? Ja mówię, no tak to. Nie wiem, jaki cię zarobek interesuje? No interesuje mnie 100 tysięcy miesięcznie, spoko. Co byś zrobił, gdybyś miał 100 tysięcy miesięcznie? Bardzo proszę rozpisać sobie na karteluszce albo wbić do telefonu. Mam 100 tysięcy miesięcznie, jak ja je gospodaruję? Ile ja daję na przykład na kościół? Ile ja inwestuję, prawda? Za ile ja wypoczywam? Jak ja wypoczywam, prawda? Jakie ja sobie kupuję ubrania? Co bym zrobił ze 100 tysiącami w miesiącu? Co ja bym zrobił? Komu bym dał? Kogo bym tym błogosławił? Musisz to wiedzieć. Od tego zacznij. Wiesz, co się zacznie później pojawiać, jak zaczniesz tym obracać? Zacznie błyszczeć jakaś iskra. Może się pojawić pomysł na biznes. Może spotkasz kogoś, rozumiesz, kto będzie miał pomysł na biznes. Rozumiesz? Coś się wydarzy. Czemu? Wyprodukowałeś to w tej fabryce. I kto na to dał wzrost? Bóg. Bóg uderzył mocą na ten produkt. Na produkt. Zobaczcie, żeby wyrosły rośliny, potrzebna była ziemia i potrzebny był deszcz. No nie było roślin przed ziemią. Trzeba było ziemi. To najpierw ziemię stworzył. Potem stworzył deszcz. Wodę. Rozumiesz, o co chodzi? Stworzył to wszystko. Dopiero rośliny z tego wyrosły. Musisz tworzyć, jesteś fabryką. Bóg da wzrost na twoje działanie. Ludzie marzą nie o takich rzeczach, o których powinni marzyć. W ogóle ludzie marzą o dziwnych rzeczach. Nie wiem, na przykład ludzie myślą, nie wiem, już takie rzucam skrajne przy ciebie, jak ratować wieloryby, nie? Człowieku,
No przecież jak będziesz myślał, jak ratować wieloryby, to może się zdarzyć, że będziesz wieloryby ratował w życiu. Czy ty to w ogóle rozumiesz? Będziesz pusty w ryj i będziesz wyciągał wielkie wieloryby człowieku na plażę ze swoimi kolegami hippisami. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, czy ty wiesz, jakie sobie życie klarujesz, człowieku, rozumiesz? Nie wiem, czy ty wiesz, o czym ty myślisz. Co ty robisz? Może jeszcze wieloryba mieć jeszcze jakiegoś. A jak to się okazuje, że to jest jakaś alegoria, to takie wieloryby będą przychodzić ci do życia, jakie mentalne wieloryby na przykład. Płynąłem tu, nie wiem, co mam zrobić dalej. Ty będziesz go ciągnął za ten wielki ogon, rozumiesz, przeciągał go do innego akwenu i tak będziesz żył. Namaszczenie Greenpeace. Rozumiesz? Musisz wiedzieć, o czym ty myślisz. Jak myślisz cały czas, że jesteś, jak myślisz cały czas o ludziach, którzy, nie wiem, ludziach, którzy są, nie wiem, nieszczęśliwi, żałujesz tych ludzi, rozumiesz, o co chodzi? Dobrze, żal mi tych ludzi. Każdemu jest żal, każdemu normalnemu człowiekowi jest żal ludzi, którzy mają problemy. No ale dlaczego myśleć o nich? Nie rozumiem. Chyba że w celu wytworzenia w swoim umyśle środowiska podniesienia ich życia. Ja to rozumiem. Ale nie roztkliwiania się nad tymi ludźmi, bo będziesz obracał w umysłach biednymi ludźmi, to przyjdą do ciebie biedni ludzie. Nieszczęśliwi. Wiesz, o co mi chodzi? W ogóle tacy przyjdą. A ty nie będziesz miał środków, żeby im pomóc. Wiesz, o co chodzi? Nie będziesz miał środków, żeby im pomóc. Będziesz się patrzył i jeszcze bardziej się roztkliwiał nad tym wszystkim. Będziesz nakręcał spiralę. Albo się boją ludzie czegoś i obracają w głowie tym, czego się boją. Żeby na mnie tu nie, to nie przyszło, żeby tam to nie przyszło. Wczoraj byłem w ubikacji u nas. Wiktor był i Sara i siedzieliście w kuchni. Poszedłem do toalety, pająk idzie. I tak sobie mówię, a powiem, ale mówię, nie powiem. Nie powiem, bo zaraz Wiktor z Saro zrobią taki raban o tego pająka. Wiesz, o co chodzi, no nie, bo oni mają bardzo osobisty temat do pająków, nie? Wiktor był mały, tak jak tam chodził do toalety, to do Mesto slał w taką dziurę. Rozumiesz, o co chodzi? Wylewał połowę domestosu, do mniemanego pająka zabić, nie? Wiesz? A ty, to jest, wiesz, ciekawy przykład, bo chłopak sobie to utrwalił w głowie. Sobie utrwalił, że pająk jest problemem. No pająk nie jest żadnym problemem, no pająk. Ale mówię, nie powiem o tym pająku. Rozumiesz, pająk chce przeszedł, wyszedł, poszedł. Nie chce żyje, co mnie pająk. Rozumiesz, nie? Bo nie chcę, żeby zaczęli obracać w głowach tym. Bo ja już nawet o ludzi dbam, żeby ludzie nie obracali w głowie. Ja pewnych ludzi, pewnych rzeczy w ogóle nie mówię ludziom, żeby tylko w głowie nie obracali nimi. Bo ja wiem, do czego zaraz dojdzie w tej fabryce. Ta fabryka się tak rozkręci, że zaraz on takie coś urodzi, a ja będę musiał to odebrać, to coś. Bo on to urodzi. I będę musiał z tym żyć, jeszcze to wychować jakoś, uratować. Więc ja nie wkładam, ja pewne rzeczy w ogóle nie wkładam do głowy ludziom. Nie, rozumiem, to chodzi, przynajmniej nie dolewam oliwy do ognia. Bo my jesteśmy fabryką i ja naprawdę w to uwierzyłem i ja to rozumiem. Jesteś fabryką, w której następuje siew, podlanie, a potem Bóg na to daje wzrost. I teraz posłuchaj mnie, żebyś to dobrze zrozumiał, co ja teraz powiem. Bóg daje wzrost na wszystko, o czym myślisz. Czy ty rozumiesz, że tylko Bóg daje wzrost? Żebyś mnie dobrze zrozumiał. To nie jest tak, że jak ty myślisz o mordowaniu ludzi, to Bóg stoi i błogosławi mordowanie. Tu nie chodzi o to, że On błogosławi mordowanie. Ale musisz zrozumieć, że siłą, która daje wzrost, jest Bóg jako istota stwórcza. To wszystko płynie z Niego. Przesrane. Jak myślisz o morderstwach, to nie diabeł daje wzrost, bo Słowo Boże mówi, że Bóg daje wzrost. Co to znaczy? Bóg tak pokochał ciebie i mnie, że dał nam absolutnie wolną wolę do tego, co my chcemy mieć w życiu. I powiedział, dam ci to, czego chcesz. Posłuchaj, dam ci to, czego chcesz. Boże, chcę patologicznego życia. No problem, mam taki chlewek u siebie. Mam taką komórkę. Rozumiesz? Napis patologiczne życie. Rozumiesz? Nie ma żadnego problemu. I to nie można zwalać rzeczy na Boga.
Bóg nie daje złych rzeczy. Nie to, że Bóg nie daje złych rzeczy. Jedynie Bóg jest stwórcą. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Czy chcesz, czy nie chcesz? I tak tworzenie daje Bóg. Więc uważaj, co siejesz i co podlewasz. Bo ci się stanie według ilości bałwanów w tobie. Urodzisz tylu Ismaeli, rozumiesz, że Hamas i Hezbollah, przy tym to będzie kółko różańcowe. Tyle narodzisz Ismaeli. To jest ważne, co do was mówię, bo ty jesteś fabryką, czy ci się to podoba, czy nie podoba. Ty możesz mieć, jakie chcesz, ideę. Ja dzisiaj przekazuję ci informacje mówiące o tym, jak się sprawy mają. I przyszło na grzesznika to, czego się obawiał. Jak to przyszło? Prawo przyciągania. Tak, autorem prawa przyciągania jest Bóg. Jak on to wszystko wymyślał, to wymyślił też prawo przyciągania. Tak jak wymyślił prawo przyciągania ziemskiego, tak, że Ziemia przyciąga ludzi, tak wymyślił, a Słońce przyciąga nasze galaktyki, nasze planety i tak tworzy się galaktyka. Rozumiesz, o co chodzi? Tak samo na poziomie w ogóle intelektu wszystko się przyciąga do siebie według swojego rodzaju, bo wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Walisz w swojej głowie, zasiewasz myśli lękowe, obracasz myślami lękowymi, co się wydarzy, to czego się boisz. Rozumiesz, co zrobisz? Urodzisz coś. Zawsze urodzisz to, co zasiałeś i podlałeś. Bo Pan tak bardzo cię kocha, że daje wzrost na twój zasiew i twoje podlanie. I tak robi z całym stworzeniem. Z całym stworzeniem. Jesteś twórczym ośrodkiem Boga. Tak sobie to wymyślił, jeżeli chodzi o człowieka. Fajnie by było, gdyby było tak, że on by tylko dawał wzrost na rzeczy pozytywne. Tak nie jest. Bo temu przeczy Słowo Boże. Każdy ma to, co chce mieć. Ale chce, tutaj to słowo chce, to nie oznacza, że to, co ja sobie intelektualnie ułożę, że tego chcę. Nie. Chcę, to oznacza, że robię coś w tym kierunku. Świadomie czy nieświadomie, nieważne jak robisz. Czy ty świadomie, czy ty nieświadomie. To nie jest istotne. Ważne, że jesteś fabryką. Fabryką jesteś. Dlaczego my ludzi napominamy, mówimy coś? Czemu my to robimy przez cały czas? Po to, żeby ta fabryka produkowała prawidłowe rzeczy. Bo ja i tak wiem, że będzie coś produkowała. Każdy z was coś będzie produkował. Cały czas. I ja coś będę produkował też cały czas. To, co będę zasiewał, będę sobie podlewał, potem będzie mi rosło. Każdy tak z nas ma. Więc teraz moim zadaniem jako kaznodziei jest w ogóle powiedzenie tobie, słuchaj, myśl w taki sposób odpowiedni. Myśl o tym, myśl o tym, myśl o tym, myśl o tym, nie? No kurczę. A nie o dziwnych rzeczach. Bo i tak będzie wzrost. Wzrost jest tobie przyporządkowany. Rozumiesz? Po prostu musisz z nim współpracować, nie? Odpowiednio współpracować. Pragnij pomnażania nie tylko twojego, ale i wszystkich ludzi, którzy pojawiają się w twoim życiu. Chciej tego. Obracaj też myślami na ich temat. Jedziesz sobie samochodem, ktoś, kurczę, na przykład, nie wiem, zatrąbił na ciebie albo ci zajechał drogę, nie? Wiesz, co ci się rodzi w głowie. Każdy, kto jest kierowcą, wie, co się rodzi w głowie wtedy. U jednego mniej, u drugiego więcej. U każdego coś się rodzi. Rozumiesz, o co chodzi? Jedni się zaczynają modlić, żeby on nie umarł, bo w głowie mają co? Że on umrze. Inni go wyzywają od razu, po cichu, potem przepraszają Pana. Boże, przepraszam Cię, że nazwałem go i tutaj wymieniają te sformułowania. Ale każdy coś robi, jakaś reakcja jest, no nie? Czy ty rozumiesz, że coś robisz do życia tego człowieka, czy nie rozumiesz? Bo on się pojawił w twoim życiu. Posłuchaj mnie. Masz dostęp tylko do takich ludzi, którzy pojawiają się w twoim życiu. Do innych nie masz dostępu. Jeśli ktoś się pojawia w twoim życiu, w zasięgu, rozumiesz, twojego życia, to jest to człowiek, na którego masz wpływ.
to chciej dla niego jak? Dobrze. Bo im jemu będzie lepiej, tym lepiej będzie tobie. Bo lepiej być otoczonym ludźmi, którym jest dobrze, niż ludźmi, którym jest źle. Lepiej, żeby otaczali cię zdrowi niż chorzy, bogaci niż biedni, mądrzy niż głupi. Rozumiesz, o co chodzi? Lepiej dla ciebie. Lepiej mieć mądrego sąsiada niż głupiego sąsiada. To jest bardzo proste. Rozumiesz? Bardzo proste. Bogacąc się, pozwalaj w swoim umyśle na bogacenie się innym. Tak przyciągniesz do siebie łaskę. Obdarzaj ich łaskawie czymś. To będzie do ciebie wracać. Obdarzaj łaskawie ich. Bądź łaskawy dla tych ludzi. Jak się na kogoś zdenerwujesz, natychmiast wywal tą myśl, zastępując ją inną. Myślą błogosławiącą tego człowieka. Co znaczy błogosławić? Nie mów błogosław go Panie. W ogóle przestań, nie używaj tych sformułowań. Są sformułowania, to są archaizmy, martwe, religijnie, struktury słowne. Błogosław go Panie. Co to w ogóle jest za słowo? Co to jest za słowo? Po pierwsze, słowo nieaktywne, tak? Bo Bóg nie błogosławi, bo On pobłogosławił. Jak czytasz Pismo Święte, to wiesz, że Bóg pobłogosławił. Tak samo jak Bóg nie zbawia, bo zbawił. Rozumiesz? Zbawił wszystkich ludzi, pobłogosławił. Dwa, daj spokój Bogu. Ty go pobłogosław. Jak? Pobłogosławić znaczy najprostszym sformułowaniu uszczęśliwić. Puść w jego kierunku myśl, tak? O jego szczęściu. Niech mu się dobrze dzieje. Tak, niech mu się dobrze dzieje, cokolwiek, ale dobrego. Rozumiesz? Wyrzuć do tego, bo to jest okazja dla ciebie. Okazja się pojawiła. Okazja. Paweł mówi w ogóle, że żeby łapać promocję. Wykorzystujcie czas. Jest jakiś czas i w tym czasie coś się zdarza, wykorzystaj ten czas, zainwestuj. Bądź inwestorem. Niech mu się dobrze dzieje. Niech mu się dobrze dzieje. Tak? Nie myśl od razu, żeby wyjść, wziąć klucz od kół i go przeżegnać tym kluczem. Uwierz w to, że za pomocą Boga otrzymasz wszystkie środki, które są niezbędne do zrealizowania twoich planów. Wszystkie środki Bóg ci da. Jeżeli ty będziesz zasiewał i podlewał, Bóg na pewno da ci wszystkie środki. Wszystkie środki. Nawet nie wiesz, z jakich one źródeł się pojawią, jak one przyjdą, którędy. No bo wiecie, my jesteśmy ograniczeni też generalnie przez kulturę, w której żyjemy, przez czas, w którym funkcjonujemy, wiecie. My to w ogóle poograniczani jesteśmy, nie? Jesteśmy poograniczani. Ja nie mam w głowie pewnych informacji w ogóle, no nie? Bo ja nie wiem o istnieniu tych rzeczy. Tutaj poszliśmy na zakupy, przechodzimy, patrzę, sklep taki. Nie było tego sklepu. Wszedłem do tego sklepu, mówię, ale fajne rzeczy. Kupiłem sobie w tym sklepie spodnie i kupiłem sobie taką kurteczkę. I teraz ja się dowiaduję za chwilę, że tych sklepów jest tylko 19 na całym świecie. 19 sklepów. Jest firma, która ma 19 sklepów na świecie. W Polsce jest jeden. Gdzie ta firma jest umiejscowiona? W Rumunii. To rumuńska firma. I dzisiaj niosę Malwinie informację, później jej podam, o tym, jak ta firma się nazywa. I jest wielkie prawdopodobieństwo, że być może otworzy się i jeszcze sklep inny w Polsce. Z tą odzieżą. Bo to jest unikat. Kto by pomyślał, że istnieje w ogóle firma, która ma 19 sklepów na świecie? Kto by pomyślał, że ona jest z Rumunii akurat? Rumuńskie ubranie? Miesz jakieś rumuńskie ubranie? Ja pierwszy raz mam rumuńskie ubranie, no. W ogóle nie jak chińskie, jasne, Bangladesz, nie ma problemu, Kongo, no okej. Okay. No ale nie Rumunia, no.
Mnie by do głowy nie przyszło przedwczoraj, że mogę chodzić w rumuńskich spodniach. Rozumiesz? Mówię, ale numer, no. I to jeszcze jak unikatowych, bo tam unikaty są w ogóle w tym sklepie, nie? Rumunia. I teraz co się dzieje? Gdzieś się łączą kropki. Rozumiesz? Coś się zaczyna tworzyć. Jakaś maszyna się uruchamia. Gdzieś jest zasiew, jest podlanie. Co przyjdzie? Wzrost. Jakiś przyjdzie wzrost. Jakiś wzrost przyjdzie. Sam fakt szukania przez nią tej firmy doprowadzi ją do czego? Posłuchajcie, zobaczcie to, jak się stworzy. Do kontaktu z takimi ludźmi, z którymi by się nie skontaktowała, gdybym ja wczoraj się o tym nie dowiedział. To się nazywa efekt motyla. Zresztą takie filmy zachęcam do obejrzenia. Efekt motyla. Jak to działa wszystko. Jest zasiew, jest podlanie i musi być jakiś wzrost. Być może usłyszą Ewangelię tacy ludzie, którzy nigdy by jej nie usłyszeli w inny sposób. Rozumiecie? Wszystko jedno, co robisz, to w swoich myślach skupiaj się na zamożności, sukcesie, zdrowiu. Nieważne, co ty robisz. To jest nieistotne. Ważne, że się na tym skupiaj. Nie mów, mam najniższą krajową, skupię się na najniższej krajowej. Ciekawe, kiedy podwyższą najniższą krajową. Nie będę się skupiał. Dlaczego ja mam się skupiać na najniższej krajowej? Dlaczego? W ogóle, czemu ja mam siebie widzieć jako ofiarę systemu? Nie wiem, czy wy go rozumiecie. Ludzie pokładają nadzieję w rządzie na przykład, w rządzie. Czy ty rozumiesz, że rząd niczego ci nie da, czego ci wcześniej nie zabrał? Rozumiesz to? Nadzieję pokładasz w kim? W kimś, kto ci wcześniej coś zabrał, a teraz łaskawie ci daje. Płacimy ZUS. Rozumiecie, o co chodzi? Przecież to jest przestępczość zorganizowana o charakterze zbrojnym. Przelicz sobie, jaki jest stosunek twoich wpłat do ZUS-u w stosunku do tego, jaką ci będą chcieli wypłacić kiedyś emeryturę. Licząc na to, że wcześniej się wysztywnisz. Bo tam siedzi gro ludzi, którzy zacierają ręce i mówią, oby wszyscy wyginęli przed tym, kiedy będziemy musieli im wypłacać. To jest artykuł na to. Ja za to w pudle siedziałem kiedyś. Ja siedziałem za to w więzieniu. Rozumiesz? Za taką rzecz. A to jest obowiązkowe w tym kraju. Masz obowiązek. To się współudział nazywa. My bierzemy udział w zorganizowanej grupie przestępczej. My się przyczyniamy do tego wszyscy. A potem liczymy na rząd. Przecież rząd ci coś musi zabrać najpierw. Rozumiesz, że rząd to jest nieproduktywna konstrukcja? Wiesz, po co jest rząd? Rząd nie jest po to, żeby produkować. Rząd jest, żeby rządzić. Taki jest zamysł Boga, żeby rządzić, no nie? Kiedyś, ja powiem wam, jakie są, zrobię specjalnie kazanie, żeby wam pokazać i rozbroję was też w ogóle z pewnych rzeczy, w które was diabeł uzbroił na temat rządu. Jakie jest Boże poglądy. Ja wiem, jakie są Boże. Ja przestudiowałem w Piśmie Świętym wszystko, co jest związane z rządem. Tam jest taki w ogóle wykład, jak powinien funkcjonować rząd i na pewno nasz rząd i większość rządów na świecie tak nie funkcjonują. Na 100%. A więc dlaczego ty masz oczekiwać, że rząd ci coś da? Ty musisz inwestować w swoim umyśle. Nie obracać najniższą krajową. Nie zastanawiać się, rozumiesz, czy podwyżek nie będzie. A co będzie, jak będą? Nie obracaj tym w głowie. Obracaj myślami o sukcesie. Obracaj myślami o życiowym splendorze. Obracaj myślami o twoim szczęściu, o zaopatrzeniu. O tym myśl. To sobie rozważaj. Co ty będziesz robił z tym, jak ci się ten kielich będzie przelewał? No. Gdzie ty te resztki umieścisz? Co ty z tymi resztkami zrobisz? No? Ile to się tam wyleje z tego kielicha? Rozumiesz? Tym obracaj w głowie. Zasiewaj to, zasiewaj.
Rozumiesz? Podlewaj, 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 a Bóg da wzrost. I w pewnym momencie zaczniesz wychodzić poza system. Poza system. Nareszcie przestaniesz się zastanawiać, ile w sklepie co kosztuje. Przestaniesz na cenę patrzeć. Rozumiesz? Nie pójdziesz do Biedronki, nie będziesz patrzył na cenę. Nie bierzesz dwóch jogurtów. To powiesz, o ten jest droższy od tego 50 groszy. Dlaczego on jest droższy? Przeczytam. No nie wiadomo, wezmę tańszy. W ogóle nie będzie ci się chciało, nie będzie ci się chciało patrzeć na to, który jogurt jest droższy, a który tańszy. Po prostu ty będziesz taki miał cenny, dla ciebie czas będzie taki cenny. Nie, ja nie mam czasu się patrzeć, który jogurt jest droższy, a który cię. Rozumiesz, ja nie będę czasu na tym spędzał w życiu. W tym czasie, co będę te jogurty wszystkie przeglądał, rozumiesz, to ile ja osób bym mógł do Jezusa przyprowadzić w tym czasie, jak to by tak zebrał w całym roku. Wszystkie twoje rozkminki, co jest droższe, a co tańsze, jakby zebrał w ciągu roku, to to jest naprawdę ładny kawałek czasu. To tak jak kiedyś takiemu jednemu, co papierosów palił dużo, ja mu przeliczyłem, ile on w ogóle... Mówię, człowieku, ty jesteś cholernie bogatym człowiekiem. Rozumiesz? Tobie trzy dychy pęka dziennie. Rozumiesz, o co chodzi? To jest 900 zł miesięcznie, tak? To ty masz, kurczę, rozumiesz, 10 tysięcy rocznie. Ty jesteś naprawdę człowieku, nie? Stać się, kurczę, rozumiesz, na fajne wakacje. Obracaj w myślach tym, co jest Boże i święte. Rozumiesz? Boże i święte. Prawo wzrostu działa z matematyczną dokładnością, ponieważ napisano w 1 Mojżeszowej 26:11 stał siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Bóg mu błogosławił. Siał w ziemi i zebrał stukrotny plon. Siał w ziemi. Nic takiego nie robił. Wiesz, co robił? Wierzył. Siał w ziemi i Bóg dał stukrotny plon. Stukrotny plon. Dlaczego dał stukrotny plon Bóg? Bo ten siał w wierze. Nie siał w niewierze. Rozumiesz? Pewien Chińczyk kiedyś składał świadectwo, że po prostu prowadzili jakąś tam, no, życie normalne ze swoją żoną w jakiejś wiosce chińskiej. Rozumiecie? I byli biedni. I przechodził tamtędy jakiś ewangelista, ogłosił im Ewangelię, oni przyjęli Jezusa, no i dalej byli biedni. Dalej byli biedni, nie mieli więcej. Ewangelista nie przyniósł im dodatkowego worka do zasiewu. Rozumiecie, o co chodzi? Ale oni od tego dnia, rozumiecie, o co chodzi, siali w wierze. To samo siali, to samo robili, co do tej pory, tylko oni wierzyli, że Bóg da wzrost. Rozumiesz? Ludzie, im takie kartofle rosły. Obejrzyjcie sobie film pod tytułem Przebudzone miasta. Zobaczcie, co się działo w regionach, czy też Przebudzone regiony, następny jest taki. Co się działo w tych regionach, w tych miastach, w momencie, kiedy ludzie siali z wiarą. W jednym mieście przestali kraść wszyscy. Rozumiecie? Przestała być, w ogóle kraść, przestępczość przestała istnieć. W mieście jednym. Dokładnie. Obejrzyjcie, to są ciekawe świadectwa. To jest ciekawe, to nie dotyczyło jakiegoś, że tam wtedy było przebudzenie. Nie, nigdzie nie było przebudzenia, a tam się takie coś zdarzyło. Czemu? Bo dana społeczność ludzi zaczęła prawidłowo siać. Siali, podlewali i był wzrost. W danej dziedzinie, twierdzę, że winy, ale w danej dziedzinie. W danej dziedzinie. Ja dzisiaj do ciebie mówię o twoim życiowym sukcesie. Ty musisz siać i podlewać, rozumiesz, temat związany z twoim sukcesem osobistym. Bo w takim okresie dzisiaj jesteśmy, funkcjonujemy w okresie korzystania z łaski, pogłębiania się w korzystaniu z łaski. W tym okresie jesteśmy, to jest eon duchowy teraz, to trzeba na maksa wykorzystać. Potem się zaraz zmieni kierunek. Rozumiecie, jak byłem młodszy w wierze, ja nie rozumiałem kierunków, ja myślałem, że w ogóle mogę mieć 18 kierunków na dobę. Tak mnie Pan prowadzi, to jest głupota.
Bóg tak nie prowadzi. Bóg prowadzi w ogóle eonami, kurczę, eony, okresy. Tak jest całe Pismo Święte skonstruowane, są okresy. A Salomon wreszcie na to wszystko mówi, jest czas siania, czas zbioru, czas zbierania kamieni, czas rozrzucania, są okresy, eony. Teraz jest taki czas, w którym ty musisz zasiewać i podlewać temat twojego sukcesu. Wtedy Bóg da wzrost. Rozumiesz? Dla ciebie najważniejszy jest twój sukces. Ktoś mówi, nie, ja będę myślał o innych ludziach. Zaraz. O sobie myśl na razie. Zanim będziesz myślał o innych ludziach, myśl najpierw o sobie. O sobie. Zanim będziesz o innych myślał. Im będziesz silniejszy, im będziesz osobą jakby majętniejszą pod każdym względem, tym bardziej będziesz mógł wpływać na innych ludzi, pomagać im, wyciągać ich z bałaganu. Rozumiesz, o co chodzi? Im większa twoja siła, tym więcej wyciągniesz ludzi topiących się. Tak? A jak ty będziesz taki wypasiony jak szczur w żelaznym sklepie, rozumiesz, będziesz chciał tonącego wyciągnąć, on będzie ważył, kurczę, rozumiesz, pakiet 30, jak ty go wyciągniesz? Co ty zrobisz? On cię wciągnie. Wciągnie cię. Tam cię wciągnie, gdzie on jest. Rozumiesz? Bo on się ciebie chwyci. Rozumiesz? A ty taki duchowo, wiesz, co, jak go wyciągniesz? Nie wyciągniesz. Nie dźwigniesz go. Pamiętaj, możesz wykorzystać prawo działające w umyśle, aby posuwać się w życiu naprzód we wszystkich okolicznościach. To jest prawo w umyśle funkcjonujące. Tutaj wszystko powstaje i to się potem przekłada na okoliczności. Tajemnica wzrostu polega na tym, że aby stworzyć sobie, że trzeba sobie stworzyć jasny obraz w umyśle tego, kim chcesz być i pewność tego, że potęga i mądrość Boga będące w twoim duchu da temu wzrost. Kim ty chcesz być? Co ty chcesz mieć? Jakie rzeczy chcesz osiągnąć w życiu? Oto twój plan myślenia. Zadaje ci pracę. Macie o tym ludzie myśleć. Kim chcesz być? Co chcesz osiągnąć? Co chcesz mieć? Gdzie chcesz dotrzeć? To w ogóle w twojej głowie ma być. Kto ma za ciebie to zrobić? Prorok? Gdzie mam iść? Proroku, jak mam żyć? Prorok nie po to. Po to Duch Święty. Zobacz, czego pragniesz, jakie masz pragnienia, czego ja chcę. Poświęć się tym, powiedz, dobra, Panie Boże, idę w tym kierunku. Bądź wytrwały w dążeniu do tego celu, a osiągniesz go na pewno. Dlaczego? Bo Bóg da wzrost. Musisz osiągnąć cel, który założyłeś sobie, bo Bóg da wzrost. Kiedy zasiejesz i kiedy podlejesz, musisz mieć wzrost. Bóg jest zobowiązany do tego. On się zobowiązał, podpisał z tobą pakt na śmierć i życie. Rozumiesz? Przymierze zawarł z tobą. Ty siejesz, ty podlewasz, on daje wzrost. Przecież nie może nie dać wzrostu. Właśnie to pokutują takie w ogóle rzeczy, że o, bo Bóg, bo co się rozmyślił się Bóg. No Bóg się rozmyślił, no człowieku, no. Heniek z poczty się może rozmyślić, nie Bóg, no. Błagam, no Bóg rozmyślił się, no Bóg się rozmyślił. Ufaj, że obraz ten zostanie przetworzony przez twojego ducha na materialne doświadczenie. Wiesz, co robi duch człowieka? Przetwarza twoje myśli, pragnienia, rozumiesz, na materię żywą. Duch to jest stwórcza, to jest konstrukcja do stwarzania. Bo to jest duch człowieka, on ma stwarzać. On ma produkować. W nim jest moc, dlatego jesteśmy z Bogiem jednym duchem, rozumiecie? Jesteśmy duchem z Nim połączeni, nie naszą duszą. W naszej duszy mają powstawać plany, projekty, koncepcje. A z naszego ducha ma być uwolniona energia, żeby to powstało. Ludzie, my nawet nie wiemy, co my tam mamy w środku, bo my trochę o tym wiemy. Ja trochę o tym wiem, co wiem, to nauczam. Ale generalnie duch człowieka to jest tajemnicza historia. Jak to działa, że to działa? Ale to działa.
to stamtąd je, to tamtędy energia płynie. Energia tamtędy, to coś jest tym łącznikiem z Bogiem, to przez to idzie energia. Do czego? Do zrealizowania tego, co sobie wymyślisz. A rozumiesz? Nie zastanowiłeś się, dlaczego niektórzy ludzie na tym świecie, tacy jak Hitler na przykład, taki Adolf, mały Adolf, rozumiesz, o co chodzi, z Austrii, człowieku, poraniony, odrzucony, rozumiesz, o co chodzi? Czemu jemu się... Nikt nie może powiedzieć, że Adolfowi się nie udało. Bo jak ktoś mi powie, że Adolf to nie był człowiekiem sukcesu, to ty jesteś arogantem. No przecież Adolf podbił kurczę ziemię. Mały Adolf. Rozumiesz? Ni to kurczę, rozumiesz, włożył Bóg duszę, ni w pień, ni w gruszę. Wiesz, takie Adolf. Człowieku. Zakompleksiony, rozumiesz? Popaprany równo. Czemu on to zrobił? Wiesz czemu? Bo on oszalał na punkcie swojej wizji. Facet zgłupiał na punkcie swojej wizji. On miał wizję podbicia świata. On wstawał z rano i chciał podbić świat. Jest taka bajka dla dzieci Pinki i Mózg. Widzieliście? Obejrzyjcie sobie bajkę Pinki i Mózg. To Pinki jest i Mózg. Taka była piosenka. Mózg jest mały i ma wielki łeb. Rozumiesz, o co chodzi? Pinki jest duży i ma małą głowę. Pinki, o co chodzi? Mózg jest od tego, bo mózg wstaje rano i mózg knuje, co zrobić, jak stworzyć coś. Rozumiesz, o co chodzi? Pinki nie wie za dużo, ale działa. W naszej duszy powstaje koncept. Rozumiesz? Jeśli oszalejesz na punkcie tego konceptu, tak, to aktywujesz moc ducha. Którędy przyszła moc? Ktoś mówi, to było demoniczne. Jeszcze raz wam powtarzam. Jak świat światem, rozumiecie? Diabeł niczego nie stworzył. Bo nie umie. Bo wzrost daje kto? Ani diabeł. Diabeł nie może niczego stworzyć. Tam, rozumiecie, to jest niemożliwe. Diabeł to jest, nie wiem, do czego ci przyrównać diabła. To jest, kurczę, chwast. To jest huba. To jest, kurczę, człowieku, ta lebioda, tak? To jest coś takiego, wiesz, co rośnie na czymś. Grzyb. Pasożyt, dobre słowo. To pasożyt, nie twórca. Diabeł to przychodzi, żeby się nażreć. On przychodzi na gotowe. A nie, że on siedzi, wielkie koncepty. To są bzdury, rozumiecie? To jest postać, która idzie na gotowe. Nieprodukcyjna postać, nieproduktywna. On nic nie produkuje, szatan. Demony nic nie produkują. Nic, nic. Tak jak pchły żyją na psie. Tak diabeł, demony żyją na ludziach. Na ich psychikach, na ich ciałach. Tam żyją diabeł i demony. Na tym żerują tutaj. Tak? I teraz Hitler, on tworzy koncept, myśli o nim. To jest facet obsesyjny. To obsesyjny gość. Rozumiecie? Wstaje w ogóle rano i myśli, jak podbić świat. Jak podbić świat. Słuchają się go. W ogóle słyszeliście kiedyś, w ogóle słyszeliście Hitlera kiedyś? Posłuchajcie Hitlera w ogóle. Co to w ogóle był za pacjent? W ogóle, w ogóle by mnie nie zainspirował. W ogóle nie trafia do mnie, to już ja nie, żeby się dobrze, ja nie jestem uprzedzonym człowiekiem, absolutnie. Po prostu nie trafiają do mnie różne rzeczy jego, nie? Ale co? Znalazł audytorium. Czemu? Bo obracał w swojej głowie konceptem. I co się stało? Z jego ducha poszła siła. Jego duch to wzbudził. Nie diabeł. Nie diabeł. Duch Hitlera wzbudził trzecią Rzeszę. Stalin następny, Kaddafi następny. Rozumiecie, o co chodzi? Sami artyści. Ale co? Fanatycy zagadnienia. Fanatycy. Fanatycy. Wiesz, jak się wstaje rano i się marzy o tym, żeby palić ludzi w piecach, to założysz, kurczę, Oświęcim. Bo marzysz o tym, żeby palić ludzi w piecach. Człowieku, jak byłeś kiedyś w jakimś obozie koncentracyjnym, to trzeba, kurczę, na to spojrzeć, powiedzieć, wow, no fabryka. To nie jest dzieło debila.
Tam wszystko pracowało jak w zegarku, rozumiesz? Bunkry głodowe, kurczę, ciężarówki rurami podłączone, kurczę, do tego, żeby ludzi dusić gazem, człowieku. Mechanika cała, mechanika. Jak to się stało? Przecież to jest geniusz. Dlaczego ten geniusz powstał? Jak ten umysł powstał? Przez obsesyjne obracanie określoną formułą myślową. Siał, podlewał i przyszedł wzrost. Bo na każdy zasiew i na każde podlanie przychodzi wzrost. Dlatego ja jestem zdania, że jeśli można wyeliminować coś na początku, to trzeba eliminować. Troszkę poruszając temat fantastyki, gdybym kiedyś Bóg powiedział do mnie, Artur, już tam, powiedzmy, no nie wiem, powiedzmy, jesteśmy już po wszystkim, zamknęliśmy ten temat Ziemi, Nowy Jeruzalem, mamy tam kosmos do tego zarządu i wszystko. I mnie by wziął Bóg, powiedział, Artur, tam jest trochę światów takich, byś zarządził tymi miastami, tymi światami. Ja mówię, dobrze, Panie, zarządzę. Czyli mogę się poruszać poza czasem, przestrzenią, tak, Artur, możesz. Wiesz, co ja bym robił? Ja bym namierzał w przeszłości takich Hitlerów. Ja bym miał swój oddział. Chodziłby taki mały Hitler tam po Austrii, rozumiem, o co chodzi, a my byśmy przez osmozę, pyk, pyk, i po wszystkim. Małego Hitlerka, małego Stalinka, małego Kaddafiego. Wiesz, o co chodzi? Po prostu. Piękne życie. Waliłbym ich wszystkich tam. Bo on już miał 8 latek i już chodził, mu się w bańce roiło. Rozumiesz, o co chodzi? Już mu w baniuszce pracowało. Ktoś powiedział, on nie był winny. Proszę cię. On był obsesyjny od dziecka. I marzył o tym, żeby zawładnąć światem i zawładnął. I zapłaciliśmy za to milionami ludzkich istnień. Czemu? Bo siał, podlewał i przyszedł wzrost. Ja wam specjalnie pokazuję na takim drastycznym przypadku, ale to są fakty. To są fakty. I nie bądźmy dziećmi, nie mówmy, to zrobił diabeł. Diabeł, wiesz, co może zrobić, nasrać i podrobić. Rozumiesz, ewentualnie. Tylko i wyłącznie. On potrzebuje materiału. A ludzki umysł to jest genialny materiał dla niego. On mówi, niech sobie myśli, jeszcze więcej niech się boi. Zrobimy grupę bojących się ludzi. Stworzymy bojący się kościół. Ale numer. Ale będziemy mieli kościół. Największy w Polsce będzie. Wszyscy się boją. Rozumiesz? Wcale nie będziemy im przeszkadzali. Niech sobie rozwijają, niech się boją. Niech głoszą bojące kazania. Niech się straszą prawem. Niech nie wychodzą ze swoich zaburzeń. Niech tam wszyscy siedzą i się boją. Rozumiesz? I niech obracają lękliwymi myślami. Żeby tylko nie głosili. Żeby tylko nie szerzyli królestwa mojego przeciwnika. Wszystko, co teraz robisz, rób z myślą najlepiej, jak potrafisz w obecnej chwili. Zrób z myślą o sukcesie. Najlepiej, jak potrafisz. Zainwestuj w to teraz. Inwestuj w to. Myśl o wielkich rzeczach. O bogactwie. O szczęściu. O zdrowiu. A twój aktualny stan stanie się pomostem do sukcesu. Twoja praca stanie się pomostem. Twój biznes stanie się pomostem. Małżeństwo, wszystko stanie się pomostem. Będzie pomost. Cokolwiek robisz teraz, obracaj w głowie myślami o sukcesie w tej dziedzinie. W tej dziedzinie. W tej dziedzinie. Nie narzekaj. Nie marudź. Nie przychodź do Boga, nie pytaj dlaczego. Weź se te słowo dlaczego, wybij z głowy. Nie rozmawiaj z Bogiem dlaczego. Bogu nic do tego. Bóg daje wzrost. Wzrost. Masz dzisiaj to, co sobie wymyśliłeś. Wymyśliłeś sobie takie życie. Wymyśliłeś sobie to. Podjąłeś decyzję. Na podstawie tych decyzji przyszli do ciebie różni ludzie. Spieprzyli ci życie. Sam sobie wymyśliłeś tych ludzi. Sam. Rozumiesz?
poniżony, odrzucony, nieszczęśliwy, obracający w głowie swoim nieszczęściem, ściągnął swoich tyranów, swoich katów, zaprosił ich do spółki. Przyszli i bili. Czemu? Bo myślał o tym, że będzie bity. Rozumiesz? Myślał o tym, jak się obronić przed bijącymi. Rozumiesz? Widział ich twarze. Oglądał ich, włączył sobie film. Horror sobie włączył. Bądź świadom swojej wartości i stwarzaj w swoim myśle bogactwo dla każdej osoby, którą spotkasz w ciągu dnia. Ja specjalnie ci to mówię przeplatając, bo to się tak robi. U siebie, u kogoś, u siebie, u kogoś, u siebie, u kogoś. Non-stop. Non-stop. Zobacz, jaką masz wartość. To jest wartość ogromna. Kiedyś Agata zapytała, jaki prezent dać milionerowi? No właśnie, trudna sprawa. Milioner wszystko ma w zasadzie. Jaki prezent dać milionerowi? No nie? Jaki prezent dać milionerowi? Jesteś milionerem. Rozumiesz, o co chodzi? Wszystko masz. I z miejsca, w którym wszystko masz, zaczynasz obracać kolejnymi myślami twórczymi. Kolejne myśli. Nie myślisz o stracie. Milioner nie myśli o stracie. Nie myśli o stracie. Nic na ziemi nie jest w stanie powstrzymać ciebie, tylko ty sam. Nic na ziemi nie jest w stanie cię powstrzymać. Nic i nikt, rozumiesz? Było takich trzech wspólników w Stanach podczas wielkiego kryzysu. Byli, no można powiedzieć, milionerami, nie? A dwóch z nich popełniło samobójstwo podczas wielkiego kryzysu, nie? Tam ludzie skakali z okien, wieszali się, tracili majątki, wiecie. Ale stracili we trzech. Tylko ten trzeci się nawrócił. On się nawrócił. I po jakimś czasie, siedząc sobie przed Bogiem, powiedział: Panie Boże, okej, wszystko straciłem, tak? No więc co? Zabieram się do roboty i wszystko odrobię. I znowu będę kim? Milionerem. On miał taki koncept. On nie przestał być w głowie milionerem. Tamci przestali być w głowie milionerami, bo stracili te miliony. On nie przestał. On zobaczył, mówi: wow, jestem dzieckiem Boga. Wow, jestem milionerem. Wow. No to dobra, to teraz co? No muszę to odrobić wszystko. I odrobił. Stał się milionerem. Stał się milionerem. Odrobił wszystko. Ale tamci przestali w sobie widzieć milionera. Wielu ludzi bożych przestaje w sobie widzieć wartościowe osoby. Coś im się dzieje. Nie wiem, zgrzeszą, upadną, ktoś im jakąś nogę podstawi, diabeł ich dojedzie. Coś im się wydarzy w życiu. Oni w ogóle tracą orientację wewnętrzną. A przecież ty jesteś cały czas królem. W ogóle jak ty powinieneś o sobie myśleć? Jak powinieneś myśleć o sobie? Rozumiesz? Byliśmy kiedyś na jednej konferencji takiej, lata temu, w takim dużym kościele w pewnym kraju i pastor tego kościoła zaprosił z innego końca świata takiego apostoła, który tam przyjechał głosić, no nie? Przyleciał prywatnym samolotem i ten pastor opowiada taką historię. Odbieram, ale go nie znał wcześniej. Oni się nie znali. Znali się jako, że istnieją w ogóle, nie? Znali służby swoje. I on mówi, przyszedłem go odebrać z lotniska, patrzę, a on, ten apostoł, wychodzi ze swojego samolotu i jeden z jego ludzi pcha taki wieszak na kółkach, no nie? Kółka, dwa, taki wieszak i powierzone kilka garniturów szytych na miarę. Popatrz. Tamten apostoł z tego końca, z drugiego końca świata dowiedział się, zobacz, co zrobił, dowiedział się, jakie ten ma rozmiary. Wiesz, ile to go kosztowało? Przecież on musiał wysłać swoich, ktoś mówił, on miał od Boga ten słowo wiedzy. Ja nie wiem, czy miał słowo wiedzy. Może miał słowo wiedzy, a może musiał wysłać swoich szpiegów, którzy zrobili różne rzeczy, aby przynajmniej orientacyjnie złapać wymiary tego pastora.
i on mu uszył drogie garnitury. I on z tymi garniturami tam przyleciał ze Stanów do niego, nie? Przyleciał, te garnitury mu przywiózł. I powiedział, tak należy uczcić sługę Bożego. Co on chciał uczcić kogoś i wiedział, kim on jest, ten człowiek. Ale czemu? Bo on wiedział, kim on jest. Jeśli ty znasz swoją wartość, to momentalnie będziesz rozpoznawał autorytety Boże. Ale jak nie znasz swojej wartości, to nie rozpoznasz ich. Albo wiesz, jako kogo będziesz ich traktował? Jako lekarzy. To dla ciebie nie będzie autorytet, to będzie lekarz. Zrób mi operację, proroku. Zrób mi operację, ewangelisto. Zrób mi operację, pastorze. Ty będziesz nazywał ich sobie w ten sposób, ale ty nie będziesz ich widział jako takich. Czemu? Bo ty nie będziesz przeżywał swojej wartości. Tylko król jest w stanie w innych widzieć króla. Tylko król. Rozumiesz? Tylko człowiek, który obraca pozytywnymi myślami na swój temat, tak? Jest w stanie obracać pozytywnymi myślami na temat innych ludzi przez cały czas. Rozumiesz? Tylko ty sam możesz coś zatrzymać albo coś uruchomić. Dążąc do postępu, klaruj go w swojej wyobraźni. Ty musisz siebie widzieć dalej niż jesteś dzisiaj. Większego niż jesteś dzisiaj. Lepszego niż jesteś dzisiaj. Bogatszego niż jesteś dzisiaj. Zdrowszego niż jesteś dzisiaj. Kiedyś ktoś do mnie powiedział, rozmawiałem, mówi, Artur, mówi, to znaczy, że nowe stworzenie to jest tak jak pierwsi ludzie, co Bóg ich stworzył, takie nieskalane, nie? Ja mówię, pierwsi ludzie to do piętna mnie sięgają. Do pięt nam Adam z Ewą nie sięgają, do pięt. Dlatego, że oni nie mieli w sobie Boga. Oni mieli z Bogiem kontakt zewnętrzny, a ty masz wewnętrzny. To jest ogromna różnica. Rozumiesz? Dlatego dla nich nie było problemu uciąć sobie pogawędkę w ogóle ze zwierzakiem jakimś i zaufać zwierzakowi, bo oni nie wiedzieli, że oni z szatanem rozmawiają. W ogóle rozumiecie to? Że nasi prarodzice nie wiedzieli, że to szatan? To był ten nechusz tam, kurczę, człowieku, jakieś tam stworzenie tam siedziało, rozumiesz sobie, na tym drzewie. To oni pogawędkę z nim ucięli, czyli olali Boga na rzecz pogawędki z jakimś, kurczę, rozumiesz, zwierzakiem. No, taki był ich stan. No to nasz stan to się nijak ma, bo my mamy dostęp do Boga 24 godziny na dobę. Ty nawet jak grzeszysz, to jesteś z Bogiem, rozumiesz? Pamiętaj o tym. Przyjdzie ci do głowy grzeszyć, to pamiętaj, że jesteś z Bogiem teraz. Powiedz do Boga, pogrzeszmy razem. Ty i ja. Zawsze dwaj. Ludzie myślą, że Boga nie ma z nimi wtedy. W ogóle mi się wydaje tak. Nie będę teraz nie będę się modlił, nie będę coś tam robił ze zgrzeszem. Że ty z Bogiem zgrzeszysz. Jak będziesz mu w oczy potem patrzył? Tylko będziesz musiał patrzeć przez Jezusa. Inaczej nie dasz rady. Gdy pojawia się w tobie koncepcja jakaś o polepszeniu twojego życia, to jeszcze mocniej nią obracaj. Jeszcze bardziej. Nie odpuszczaj sobie. Nie odpuszczaj sobie. Nie zostawaj na jakimś, okej, okay, to mogę mieć więcej. Dawaj więcej. Dawaj więcej. Obracaj tym w głowie. Rozumiesz? Obracaj tym. Służysz, masz jakąś służbę w królestwie, ta służba musi być w twojej głowie rozwijana. Bogactwo finansowe musi być rozwijane, zdrowie musi być rozwijane. Rozumiesz? Ja kilka miesięcy temu byłem w szpitalu, mnie do głowy nie przyszło po wyjściu ze szpitala, po tym jak dostałem nowe serce, że ja wracam do stanu sprzed szpitala. Nie. Ja będę żył w swoim życiu takim stanem zdrowia, jakim nie żyłem jeszcze nigdy.
Mnie nie interesuje powrót do stanu, w którym było dobrze. Wiecie, co mnie interesuje? Interesuje mnie to, że z wiekiem będę coraz lepiej się czuł. To mnie interesuje. Taka rzecz mnie interesuje. Że młodość moja będzie się rozwijać z moim wiekiem. Słyszałeś takie zestawienie? Że młodość twoja się rozwija z twoim wiekiem. Ale mnie by do głowy nie przyszło na przykład myśleć o tym, że ja się starzeję. Ja nie mam ani jednej myśli o mojej starości. Ja nie wiem, co to jest. Artur Ceroński, stary człowiek. Stary człowiek i może. Stary człowiek jeszcze może. Wiesz, o co chodzi? No co to w ogóle jest? Jeszcze mogę. Przecież myślenie, jak ktoś was oglądał czy czytał Starego Człowieka i może, to by wiecie, co się w ogóle dzieje, no nie? Wiecie w ogóle, że ten facet, wiecie, o czym to jest historia? O tym, jaka jest różnica między wiarą a nadzieją. Ten facet, on i w ogóle ten facet funkcjonuje pod prawem. Jemu się wydaje, że jeszcze może. I on walczy ze sobą. Walczy ze sobą. Tego Merlina, czy to cholerstwo, nie wiem, jak się tam nazywało, co on tam targał ze sobą, rozumiesz, przy tej łodzi, a te rekiny zżerały mu, to ją samo oś przyciągnął do brzegu. Rozumiesz, o co chodzi? Złapałem wielką rybę. No to łeb, ogon i oś. Bo on miał nadzieję, że jeszcze może. Stary człowiek i może. On miał nadzieję, że on jeszcze może. Rozumiesz, o co chodzi? Ale to nie to cię buduje. To nie na to przychodzi wzrost. Wzrost przychodzi na co? Nie będę się starzał. Będę zawsze silny. Będę zawsze zdrowy. Żadna choroba się nie będzie mnie imać. Moje kości będą zawsze zdrowe. Moje stawy zawsze zdrowe. Moje oczy zdrowe. Zęby zdrowe. Wszystko zdrowe. To będę, o tym będę myślał. Tym będę obracał. I na co przyjdzie wzrost? No właśnie na to. Jaki? No taki, jak myślałem. Dokładnie taki, jak myślałem. A jak będę myślał, że jestem stary, że się starzeję, kurczę się, taki coraz mniejszy jestem, pokrywam się różnymi bruzdami, wiesz, o co chodzi, siedzę, kurczę, dziadzieję, coraz mniejsze fotele mnie kupują, wiesz, o co chodzi, bujam się, wiesz, o co chodzi, przychodzi okres geriatrii, nie wiem, proszę ciebie, czy jestem dzieckiem, sram pod siebie, rozumiesz, genialna sprawa. Co się stanie? Przyjdzie na to wzrost. Przyjdzie wzrost. Rozumiesz, o co chodzi? Za chwilę będę pomarszczony, kurczę, rozumiesz, jak pięty świętego Pawła. Rozumiesz? Pamiętaj, prawo wzrostu działa nieuchronnie. Więc twój umysł musi przez cały czas być otwarty na szczodrość Boga w twoim duchu. Bo to nieuchronnie działa. Nie możesz się ochronić przed prawem wzrostu. Nie możesz. Musi być wzrost. Musi. Ja was na to uczulam. My jesteśmy na to skazani. My nie żyjemy w ogóle w namaszczeniu totolotka. Uda się nam, nie uda się. Uda się nam, jeśli będziemy zasiewali prawidłowe myśli i wystarczająco długo nimi obracali. Wtedy nam się uda mieć dobre życie. Inaczej nam się nie uda. Jak człowiek myśli o demonach ciągle na przykład. Demony, a demony go atakują, demony go gryzą, demony go duszą, demony z nim walczą. On prowadzi ciągle walki z demonami, człowieku, w swojej głowie. Przychodzą, no przecież te demony będą przychodzić, przecież on jest genialną postacią, żeby demony do niego przychodziły. Przecież to jest postać, w ogóle one przychodzą, chwalą się, słuchaj, kurczę, tam nie wiem, jak tam się nazywają demony różne, na przykład chwalą się, słuchaj, jest taki gość, cały czas o nas myśli. On nas chyba kocha. No bo jak się tak ciągle o kimś myśli, to się chyba kogoś kocha. Znaleźliśmy w ogóle włoskiego kochanka. Chodźcie. Taka impreza. Rozumiesz? Taka impreza. Bo on ciągle myśli o demonach. Mnie do głowy by demon nie przyszedł. Jak ja bym myślał, jak ja miał pomyśleć o demonie, to nie wiem, to pomyślę o lodach,
takie lody są w Biedronce. Proszę was o smaku tego czekoladowego takiego brownie. Naprawdę takie lody w Biedronce. Petarda. O smaku brownie. Jak ktoś z was jadł, genialne lody, kurczę człowieku, po prostu, nie? Przez to mogę myśleć o tych lodach. A o demonie będę myślał? No demonie? No demonie? Kurczę, myślcie tylko o tym, co przyjemne. Lody z Biedronki. No wypełniam wolę pańską. Co się dzieje ze mną? Ja się rozwijam teraz. Ale o demonie? Ale mam demony. Rozumiesz? Ale przychodzą do mnie, ale... Bracie, w ogóle nawet nie wiesz, jak w ogóle... Musisz módl się o mnie. Zanim on powie, że się o niego modli, to on takie ci wystosuje o tych demonach. On o nich wszystko wie. Rozumiesz? On wie, jak one wyglądają, wie, co one robią, zna wszystkie imiona. Taki jest, już nie wymienię jego nazwiska, taki przyjeżdża do Polski, dzięki Bogu coraz mniej, z Kanady, taki nasz brat w Chrystusie. I on, człowieku, przychodzi... On wie o demonach wszystko. On wie więcej o demonach niż szatan. Rozumiesz? I on tu uczy różnych ludzi. On przyjeżdża do nich, robi z nimi sesję i ci ludzie mają wyjaśnione wszystkie demony. Każdy demon jest wyjaśniony. Jak się nazywa, co robi, jakie spełnia funkcje, pod kogo podlega, ilu ma, kurczę, rozumiesz, pracowników, rozumiesz? Wszystko, wszystko wie, wszystko, wszystko wie. Nawet trzymają dupę w poprzek. Fachowiec od demonów. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz pytanie, no dobrze, zaproś takiego usługującego. No kurczę, przecież ludzie będą myśleć o demonach. Zaraz się zacznie uwalnianie, uwalniania się zaczną w ogóle. Ruch uwalniania, proszę ciebie, taki powstał, ruch uwalniania. Ruch uwalniania. A okazało się, że 99,9 są problemy psychiczne. Mówię, bo co to jest w ogóle za moc, proszę ciebie, że jest uwalniana ciągle gdzieś jakąś, uwalniasz moc w człowieka, ten demon wraca, proszę ciebie, pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, o co tu chodzi? No demon? No demon wraca 4 lata? Bardzo wierny demon. Takiego, żeś se wymyślił demona, że lepszego nie trzeba. Rozumiesz? Demony były, są i będą. Rozumiesz, trzeba je gnać, jak nie, laci jak nieplenne zboże, gnać jak psy. To jest normalna historia. Demony wyganiajcie, i to wszystko. Natomiast w życiu nie obracajcie demonami, kurczę, w swojej głowie. No, nie obraca się demonami, nie obraca się grzechem, nie obraca się upadkiem, nie obraca się biedą, chorobą, patologią, zniszczeniem, nie obraca się Putinem, nie obraca się takimi rzeczami. No. Rozumiesz, z Putinem to pogrzeb sobie go wyobraź tylko. Wyznawaj, że cały czas nadzwyczajnie się rozwijasz i doskonalisz w swojej pracy, a twoja sytuacja rośnie i poprawia się. Cały czas myśl o tym. Jestem coraz lepszy, coraz piękniejsza jestem, im starsza, tym piękniejsza. Co to się dzieje? Czy to lustro krzywe, czy to jak? Nie wiem. Rozumiesz? Wczoraj jechaliśmy samochodem, wracamy z galerii, stoimy na tych, stoi obok gość w hełmie. Hełmie. I Agatę podrywa przez okno. W tym hełmie. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że tak jak myślisz, taki jesteś. Rozumiesz, o co chodzi? Tak jak myślisz, tak jesteś. Taki jesteś. Myśl o sobie jako o bogatym człowieku, jako o mądrym, zdrowym. Myśl o sobie, że jesteś piękna, że jesteś przystojny. Myśl w ogóle o sobie, myśl w ten sposób. Myśl o sobie. Rozumiesz, o co chodzi? Pamiętaj, co zrobił Hitler. Zobacz, co zrobił. To był myśliciel. Rozumiesz? Trwaj w wierze o to, że z nieskończonych zasobów twojego wewnętrznego spichlerza będziesz czerpał bogactwo, obfitość, zdrowie, wszystko. Trwaj w wierze, że Bóg daje wzrost,
zrób odpowiednią infrastrukturę pod ten wzrost. Nie pozwól, żeby twój umysł był niezagospodarowanym miejscem. O, niezagospodarowane. Mam taką działkę, na tej działce nic nie ma, ciekawe co wyrośnie. No przecież chwasty wyrosną. Chwasty to jest takie coś, że nikt nie sieje. Zauważyliście? Co to jest za konstrukcja, człowieku? Nie siejesz, nie podlewasz, rozumiesz, nic nie robi. Rośnie równo, tak? Bo to się tam dostaje. Skąd? Nie wiem skąd. Wiatr przywiewa, pszczółka przyleciała, rzuciła. Pszczółka jest taka, jaka jest. Raz przyniesie coś dobrego, innym razem jakoś, jakieś byle co zasieje, nie? Bo ona jest osobą przypadkową. Ludzie zostawiają przypadkowi swój umysł. Przypadkowo. Przypadek mam taki. Teraz sobie pomyślę coś. No, dzisiaj to sobie pomyślę coś fajnego, jutro destrukcyjnego. Dzisiaj sobie obejrzę jakiś budujący film, jutro sobie obejrzę rujnujący. No bo musi być równowaga. Zanim sobie włączyłem jeden film, obejrzałem, kurczę, mówię, tak nawet brzmiał ładnie. Wziąłem sobie jedzenie, jem sobie, włączyłem sobie film pod tytułem Menu. No to mówię do jedzenia akurat. Rozumiesz? Okazuje się, że film, kurczy o tym, że jest jakaś restauracja na wyspie, płaci się po 1250 dolarów od osoby, jedzie tam 12 osób i kucharz robi tam potrawy. No i te, ja już widzę, że to cała restauracja jest jak obóz koncentracyjny. Ja tam nie doczytałem, że to horror. Rozumiecie, o co chodzi, no nie? Ja tak oglądam, mówię, jedna potrawa przeszła. Rozumiesz? Mówię, no to, no potrawa, no dobra. Druga potrawa już, mówię, nie jest dobrze, bo zamiast chleba podał kawałki, elementy, z których się chleb składa. I trzecia potrawa się zbliża i on opowiada historię, jak jego ojciec dusił jego matkę telefonem i on jej wtedy wbił nożyczki w nogę i on podał kurczaka z nożyczkami. Ja mówię, o, jest grubo, trzecia potrawa. Czwarte danie polegało na tym, że wziął kelnera i tak go zdołował. Mówi, to jest Jim. Jim nikt w życiu niczego nie osiągnie. W ogóle będzie zerem i tak dalej. Po czym Jim bierze pistolet i wali se w łeb. Pod tytułem, bo danie pod tytułem niespełniona obietnica chyba, czy coś w tym rodzaju. I mówię, wyłączam to. Przecież to obejrzę do końca, proszę ciebie. Ja zgłupieję normalnie. Przecież zrobię taką osieczkę, w ogóle rozumiesz, do czwartego do wytrzymam, bo ja nie zrobię sobie tego swojemu umysłowi. No nie mogę wprowadzić tego do umysłu, rozumiesz? No nie mogę tego zrobić. Zaraz będę tym obracał, tym menu. Będzie mi się śniło, że ten sobie tam w łeb wali. Proszę ciebie, mówię, Boże, kochan, nie chcę tam mieć w głowie tego kotła całego, nie? Dbam o swój umysł. Inwestuj. Inwestuj w swój umysł. Nie módl się do Boga, Boże, jaka jest twoja wola, co ja mam teraz robić, dokąd mam teraz iść? Nigdzie nie chodź, Bóg mówi. Siadaj. Siedź i knuj. Co mam knuć, Boże? To, co napisane w moim piśmie. Rozmyślaj o tym, żeś piękny, żeś cudowny, żeś wspaniały, że Cię kocham, że jesteś zdrowy jak byk rozpłodowy. Rozumiesz? W ogóle myśl same dobre rzeczy o sobie. Myśl o swoim sukcesie, o pieniądzach, o tym, że ci dzieci cudownie rosną, kurczę, że kończą studia, że głoszą Ewangelię przed królami. W ogóle myśl, nie ruszaj się. Siedź i myśl, obracaj tym w swojej głowie. Cokolwiek robisz, myśl o tym jako o pomoście do sukcesu. Nie to, że wykonuję pracę, narzekam na pracę, pluję na pracodawcę, przeklinam go, kurczę, robię dobre. Nie, to jest mój pomost do sukcesu. Następna będzie lepsza, powstają się lepsi ludzie. Rozumiesz, o co chodzi? W głowie tym obracam. W głowie tym obracam. Nie myśl o twoich wrogach. Zostaw wrogów twojemu mścicielowi. Wiesz, jak ma na imię twój mściciel? Jahwe. On się przedstawia. Jam Jahwe, twój mściciel. Nie mści się sam. Lecz zostaw tą pomstę mi. Zostaw mu pomstę. Po co wrogami obracasz swoimi? Nie masz kim obracać? Przyjaciółmi obracaj. Jak z nimi spędzasz wspaniale czas, jak sobie wyjeżdżacie, rozmawiacie, jak jesteście blisko, masz dobre relacje. Zobacz, jak cię poprawi życie towarzyskie momentalnie. Już nie będziesz mówił, że w kościele mocy nie ma miłości. Raptem cię życie towarzyskie poprawi. Obracaj twoją służbą, rozumiesz? Wszystkim obracaj. Siej, podlewaj, a Bóg na pewno da wzrost. Wstańmy, poproszę. Ojcze, modlimy się tym słowem, Ojcze. My siejemy, my podlewamy, Ty dajesz wzrost.
Ojcze, my będziemy w tym wierni. Ojcze, my trzymamy się Twojego Słowa. My wierzymy, że Twoje Słowo, ono jest wieczne, ono jest nieprzemijające. Ojcze, dziękujemy Tobie, że wzrost, który dajesz, jest wzrostem pewnym. Dlatego, Ojcze, wyrzucamy z naszych umysłów wszystko to, co jest niekonstruktywne, co jest niszczące, co jest bolące, co jest cierpieniem, Ojcze. Wyrzucamy to ze swoich umysłów. Obracamy w naszych myślach tylko tym, co jest dobre, miłe, sprawiedliwe, doskonałe, cnotliwe, co jest godne pochwały według Twojego Słowa, Boże, które przekazałeś nam przez apostoła. Ojcze, dziękujemy Tobie. Ojcze, będziemy ludźmi, którzy będą cały czas myśleli o tym tak, jak Ty powiedziałeś. I to w naszym życiu będzie, bo Ty powiedziałeś, że Ty dajesz wzrost. Amen.